Co prawda efekty będzie widać dopiero za kilka miesięcy, ale już teraz trzeba zrobić pierwszy krok. W Parku Śląskim rozpoczęła się coroczna akcja sadzenia kwiatów. Na pierwszy ogień poszły krokusy, które posadziły dzieci z 40 okolicznych szkół i przedszkoli. W sobotę już każdy będzie mógł dołączyć do akcji, ale tym razem do posadzenia będą róże. Magda Sincewicz. Każdy dostał po kilka cebulek i odpowiedni sprzęt. Wiedzę mali ogrodnicy zostali wyposażeni już wcześniej. Trzeba najpierw wykopać dziurę, potem włożyć nasionko, potem ją zakopać i dbać o nią. Wszystko po to, żeby wiosną przy Alei Dużej Łąki zakwitły kolorowe kwiaty. Będzie ich całkiem dużo. Przekazaliśmy ponad 10 tysięcy krokusów. Do samej akcji zgłosiło się ponad 1000 dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli. W sumie prawie 40 szkół i przedszkoli zgłosiło się do akcji sadzenia krokusów. Jak przyznają nauczyciele, tego typu lekcje bardzo cieszą najmłodszych. Lubimy te akcje, no dają nam dużo radości, jeżeli właśnie chodzi też o integrację. Oni gdzieś wspólnie czują, że robią coś dla osiedla, dla parku, dla środowiska. Zwłaszcza, że niektórzy są w parku bardzo rzadko. Dzięki takim zajęciom dzieci uczą się ekologii i dbania o otaczającą ich przyrodę. Otaczać się pięknymi roślinami lubią odwiedzający parkową wystawę kwiatów, która towarzyszy sadzeniu krokusów. Najpiękniejsze kwiaty, krokusy wiosenne. Po zimie. Żona bardzo lubi kwiaty, także no, wydaje dużo pieniędzy na to i namawia mnie, żebym przyjechał tutaj właśnie na giełdę. Przyjeżdżają wystawcy z całego kraju. Niektórzy z nich przyznają, że przez lata wiele się zmieniło. Niekoniecznie na lepsze. Impreza super, ale troszkę straciła na randze, ponieważ znaczy jak staliśmy tam koło tej zatoki, tego zalewu, no 10-15 lat temu naprawdę tłumy tutaj było ludzi zwiedzających, kupujących. Natomiast w tej chwili jest troszkę mniejsza impreza, ale no toczy się dalej. W sobotę odbędzie się akcja sadzenia róż. Każdy będzie mógł przyjść i wybrać jeden z 700 krzewów przekazanych przez park. Należy pamiętać, by wziąć ze sobą rękawice i odpowiedni strój. Parasol też może się przydać, bo prognozy mówią o opadach deszczu.